Cześć, tu Chris, oglądacie SK TV, a my właśnie zaczynamy miejską listę. Jestem tutaj, czyli w Legnicy. Przed Wami teledyski, pozdrowienia od uczestników tego programu. Zaczynamy. Oglądacie miejską listę na antenie SK TV, dziś prosto z Legnicy, a koło mnie... Adam. I brat. Krzysiek. Jak dobrze widać. Macie monocykle. Mam nadzieję, że coś mi pokażecie, jakieś triki. Możemy coś pokazać. Ale to później. Powiedzcie mi, długo ćwiczycie na tych monocyklach właśnie? No teraz już będzie jakieś 3 lata. O, no proszę. Gdzieś występujecie? No w Teatrze Awatar jesteśmy. I co dokładnie robicie? No różnie. Jeździ się na monocyklach, czasami się żongluje, chodzi na szczudłach. No tak ogólnie, różne sztuki kuglarskie. Z jakąś większą ekipą? No, czasami. Czy raczej w duecie? No przeważnie duet, ale często się zdarza też, że i grupa z Awatara tam się zbierze, parę osób. Na jakichś imprezach się występuje. A jaka muzyka Wam towarzyszy z reguły? No, z reguły bez muzyki ćwiczymy. Aha, ale już pokazy są audiowizualne, można powiedzieć. No tak, ale to już raczej tam od szefa znajomi przygotowują muzykę wtedy. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie wy wybierzcie sobie teledysk, który zagramy już teraz na antenie SK TV. Proszę bardzo, przed wami hity na czasie. Wybierajcie na co macie ochotę. Z polskich... Bałkanice. No właśnie na to spojrzałem. Piersi. O, niech będzie. Lubicie piersi? Tak. A ty? Nie lubię. No właśnie, też lubię piersi. No to za chwilkę będą piersi, ale wcześniej wasz pokaz, okej? Okej. To ja się odsuwam, a wy popisujcie się. No to gramy. Piersi, Bałkanica. Tym razem w Legnicy, w miejskiej liście, w SK TV spotkałem Monikę oraz Olę. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć, witamy. Co tam u Was słychać? A właśnie skoczyłyśmy lekcję. Szykujemy się do matury ogólnie. W tym roku mamy maturę. Jak przygotowania? Na razie ciężko, ale się staram. A co ty będziesz zdawała? Będę zdawała rozszerzony francuski i rozszerzony angielski. Czyli dobrze władasz tym językiem francuskim? Powiedz. Angielskim też? Tak. No to pozdrów swoich znajomych po francusku. Nie. A nie, to się mówi no. I to był taki klip Lolity, z tego co pamiętam. Jolie Garçon też nagrała. Tak, Jolie Garçon. Emua, coś takiego. Dobrze, a co u ciebie? U mnie? No w porządku. No dobrze, ale z maturą? Z maturą, no to biologia rozszerzona, polski rozszerzony, angielski rozszerzony. No i podstawowe, które są obowiązkowe. Troszkę nam się zrobiła skulista z tej miejskiej listy, dlatego wróćmy do teledysków. Przed Wami hity na czasie. Wybierajcie to, na co macie ochotę. Pozdrowienia także są mile widziane. To może pozdrowimy naszą całą klasę, wszystkich znajomych z Legnicy, których znamy, którzy nas też znają. I no nie wiem, z Wrocławia, ze Świdnicy. I rodziców oczywiście, bo to bardzo ważne. Tak, rodziców, tak, pozdrawiamy. Pana, który nam przeszkodził przejeżdżając samochodem. A jaki mamy zagrać teledysk? Tylko z tych, tak? No jest ich tutaj sporo, proszę. A, bardzo, to patrz. To może Wake Me Up. Tak, Wake Me Up. To nam się kojarzy koniecznie z wakacjami, także bardzo, bardzo taka... A wakacje były udane? Bardzo, bardzo. No to w takim razie gramy Avicii Wake Me Up w miejskiej liście. Tym razem w miejskiej liście, prosto z Legnicy, spotkałem... Emilkę. Co u ciebie, Emilka? Wszystko dobrze, właśnie wracam ze szkoły, uśmiechnięta, cieszę się, że w końcu idę do domu i wszystko jest w porządku. To tak tragicznie dzisiaj było? Czy ja wiem, czy tragicznie, wyniki egzaminów i różnych ocen, dlatego cieszę się, że w końcu idę do domu. No dobrze, to jak już przyjdziesz do domu, to co będziesz porabiała? Myślę, że wrócę do domu i będę słuchać muzyki, zwłaszcza w stacji radiowej SK. A nie będziesz oglądała czasem jakiejś telewizji? Nie wiem, zobaczymy. To zależy, ile jutro jest nauki. Polecam ci jedną. Mhm. SK TV, tak wiem. Dokładnie. Najlepsza stacja na świecie. Okej, a poza takim leniuchowaniem, to co jeszcze w planach? Poza leniuchowaniem pewnie będę śpiewać, bo mam dzisiaj lekcję śpiewu i lekcję gitary. A co śpiewasz? A różnie, R&B głównie. Zaśpiewasz mi jakiś kawałek? Nie. Proszę. Nie. Tak szybciutko.
No. I need to know now, know now, can you love me again? O, no to już chyba wiem, jaki kawałek wybierzesz sobie spośród tych, które są przed tobą. Nie, wybieram John Newman, Love Me Again. To było piękne. Tak. Nie. Nie? Nie, no naprawdę. Bardzo fajny utwór, który zaprezentowałaś. Dla ciebie w takim razie John Newman, Love Me Again. Pozdrawiasz kogoś? Tak, pozdrawiam moją siostrzyczkę, która aktualnie znajduje się w Niemczech. Wszystkiego dobrego do mnie, się przysyłam buziaczki. No i pozdrowienia poszły z Polski, z Legnicy do Niemiec. Oglądacie miejską listę prosto z Legnicy, a tym razem koło mnie Sylwia, cześć. Cześć. Zdradziłaś mi nieco wcześniej, że jesteś fanką pewnego artysty. Tak, Justina Biebera. Beliberka. Beliberka, tak. Od dawna? Od 4 lat. I dlaczego akurat ten artysta? Co jest takiego w nim fantastycznego? Ojej, no jest naprawdę wspaniały, no inspiruje wielu ludzi. Zaczął tak naprawdę od niczego, bo występował, dawał swoje pokazy przed teatrem w Stratford. No i pomagał swojej mamie, która była jako sprzątaczka. No i tak jakoś wyszło, znalazł go później jego teraz menadżer aktualny. No i to tak naprawdę... Wspieracie go. Tak, wspieramy go. Twoja ulubiona piosenka Biebera? Oj, One Time. To była jego pierwsza, taki singiel. Bo jego pierwszą piosenką w ogóle było Common Denominator, którą sam napisał. Ale to nie jest twoja ulubiona. Znaczy, wszystkie są moje ulubione, a tak najbardziej. Pytam się Beliberki, no dobrze. A na koncercie jakimś byłaś? Tak, byłam na 2 koncertach, w Łodzi i w Berlinie. Który lepszy? Pewnie, że w Łodzi. No, a jakieś, nie wiem, zdjęcie, pamiątkę od Biebera? Gdzieś tak, tam miałam meet and greet w Łodzi. No, pokażę ci teraz. Zdjęcie masz, tak? Tak, zdjęcie. Ojej. No proszę, autentyczne. Tak, autentyczne. A to nie jest tekturowy Bieber? Nie. Prawdziwy? Widać. No to pokaż, pochwal się. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. To Justin Bieber. Tak. No dobrze, no to jestem bardzo ciekaw, co wybierzesz w takim razie w miejskiej liście. No, oczywiście, że Loli. Jego najnowszy teledysk, tak, w którym przynajmniej bierze udział. Mhm. Tak. A dokładnie Major Ali, już teraz na antenie SK TV. No to pozdrowienia. No to pozdrawiam wszystkie Beliberki z Polski. No i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie mogło się spotkać na koncercie Justina. No i pozdrawiam całe akademickie liceum ogólnokształcące, Paulę, no i Kornelę, moją przyjaciółkę z Nysy. Dla was wszystkich, tak, Loli, SK TV. Gramy. Niestety musimy już kończyć program Miejska Lista na antenie SK TV, ale na zakończenie uśmiechnięte twarze. Cześć, jak masz na imię? Ola. Filip. I Michał. No i co porabiacie na co dzień? Na co dzień? No przygotowujemy się do matury, jesteśmy w klasie maturalnej. No proszę. Większość czasu nam zajmuje. No to nie jesteście pierwsi, bo spotkałem już takie osoby, które się przygotowują właśnie do tego trudnego egzaminu. Trudnego czy łatwego? No mi się osobiście wydaje, że raczej aż taki trudny nie będzie. Wiadomo, zależy od podejścia. Ale ja bym porzucił temat szkoły, jesteśmy w Legnicy, co tutaj fajnego można robić? Gdzie warto pójść, jakie zakamarki Legnicy? No wydaje mi się, że najlepsza tutaj będzie galeria, można tam pójść na kręgę, można tam pójść do kina, można pojeździć po sklepach. Okej, okay, taki konsumpcyjny sposób spędzania wolnego czasu, a na mieście? Na mieście, no można pójść do jakiegoś klubu, no nie wiem. Nie jest miasto. Jakiś rynek może albo coś? O to panu chodzi. O to panu chodzi. No to nie wiem, nic mi to tak do głowy konkretnego nie przychodzi, bo raczej po mieście tak przejść się, pooglądać różne rzeczy, jak miasto wygląda. Spacerujesz z dziewczyną po mieście, czy nie? Bywa. Co prawda nie z dziewczyną, bo na chwilę obecną dziewczyny nie mam, ale spaceruję. No i bardzo dobrze. No to, żeby się nam tutaj lepiej gadało, mam dla was teledyski. Proszę bardzo, możecie sobie wybrać to, na co macie ochotę i oczywiście dorzucić pozdrowienia. Tym razem zacznę z mojej prawej strony. Kogo pozdrawiamy? Ja bardzo chciałbym pozdrowić moją siostrę Agatę, która obecnie jest w Szczecinie, studiuje, moich rodziców, ogólnie moją rodzinę z Prochowic i z Dąbia, moją klasę, trzecią S z drugiego ELO. Dorzucamy coś? Dorzucamy Przemka, dorzucamy Pączka, dorzucamy Śliwińskich. Pączka, dobrze usłyszałem. Pączka, dokładnie, Pączka. Pączek, pozdro. Kogoś jeszcze?
A Justynę i dziewczyny z klasy europejskiej 3 F. Chodzicie do jednej szkoły? Tak, drugie ELO. No i pozdrawiamy całe ELO. A teledysk jaki mamy? Może dziewczyna wybierze? O matko, ja mam decydować? Może na chybił trafił. A proszę bardzo, jak lubisz? To? To nie był chybił trafił, ale One Direction Best Song Ever na zakończenie miejskiej listy. Proszę bardzo, tak gramy w SK TV. Chris Koider, do zobaczenia.